Dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak Wam obiecywałam, będą kosmetyki azjatyckie. Tym razem będzie to mój ulubiony makijaż z Azji. I pewnie ten film Was w ogóle nie zaskoczy, dlatego że większość z tych kosmetyków na pewno świetnie znacie. I na pewno też większość znacie już z moich poprzednich filmów. Ale pomyślałam, że może warto umieścić je w jednym filmie, żeby łatwiej było Wam je znaleźć. Ostatnio nie kupuję tak bardzo dużo kosmetyków z Azji, w zasadzie przestałam je kupować, ale mam część, do których z chęcią wracam i które wciąż mi towarzyszą w mojej kosmetyczce, a także czasami na sesjach zdjęciowych. O części z nich powiem bardzo krótko, ponieważ są w innych filmach, więc łatwo będzie Wam je znaleźć i posłuchać o nich więcej. Makijaż koreański towarzyszył mi raczej z powodu zbieractwa niż potrzeby tak naprawdę, ponieważ wszystkie kosmetyki azjatyckie są niezwykle urocze i zawsze chcemy kupić sobie coś fajnego. Więc mam tu mieszankę kosmetyków do makijażu. Przede wszystkim będą to kremy BB, mam też trochę baz, trochę kosmetyków do ust, mam swoje ulubione korektory, mam swoje ulubione róże i pudry. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. I może zacznę zwyczajnie od tego, co jest bazą naszego makijażu, czyli zacznę od baz pod makijaż. I mam ich kilka, najbardziej lubię takie, które są bazami rozświetlającymi, które dają niesamowity glow na skórze. I moją ukochaną bazą azjatycką jest baza VDL, o której też pisałam na moim blogu firma Kokarda, ale także pisałam również w nowych postach. Jest to baza, która daje niesamowity efekt połysku na skórze i likwiduje wszelkie zarzucenia, ponieważ ona, tak jak widzicie już po opakowaniu, ma bardzo taki ładny, lekko fioletowy odcień. Zawiera ona chyba dwa rodzaje pigmentów, które odbijają właśnie światło w taki sposób, żeby skóra wyglądała nieskazitelnie. Uwielbiam tą bazę i myślę, że jeżeli nigdy nie słyszałyście o kosmetykach VDL, to warto się nimi zainteresować. Marka VDL jest niezwykle popularna w ogóle w Korei, dlatego że są to kosmetyki tak zwane pro. One aspirują właśnie do kosmetyków pro. Mają bardzo wysoką jakość i bardzo ciekawe formuły. I ta baza po wyciśnięciu ma taki biały kolor, a kiedy ją rozcieracie, wyraźnie widać, że zaczyna ona opalizować na fioletowo i dzięki temu neutralizuje wszystkie żółte tony, wszystkie zasinienia i całe zmęczenie na Waszej twarzy. Także naprawdę należy ona do jednych z moich ukochanych baz koreańskich. Oprócz tego Koreanki też bardzo kochają takie wykończenie na skórze, które się nazywa Diamond Face, czyli po prostu twarz jest trójwymiarowa i świetlista. I właśnie ta baza z tego powodu jest niezwykle zachwalana i niezwykle w Azji popularna. Należy ona do takich baz numer jeden. Jeżeli kiedykolwiek miałyście bazę MAC, która właśnie daje dokładnie takie samo wykończenie, ma takie niebieskie odbicie światła, to ta baza jest do niej bardzo podobna, natomiast kosztuje połowę taniej, dlatego warto się w nią zaopatrzyć. Kolejne kosmetyki, które uwielbiam, jest to marka oczywiście Etude House. I tu trzymam w ręku bazę, którą uwielbiam. Jest to baza, która się nazywa Nymph Aura Volumer. I to również jest baza, która ma dodać skórze takiego wyjątkowego świetlistego blasku. I w ogóle cała ta linia Nymph Aura jest niesamowita, dlatego że macie tam praktycznie kilka kosmetyków do rozświetlania. Dają one różne rodzaje odbicia światła. Ja akurat strasznie lubię właśnie te volumery, dlatego że mają one chyba trzy kolory i każdy z nich właściwie zachowuje się inaczej. Tutaj akurat mam volumer, którego też dzisiaj używałam i daje on takie odbicie światła różowo-brzoskwiniowe. Wygląda się niesamowicie z tymi bazami świeżo. Wiem, że część z tych baz niestety została przez Etude House wycofana, także jeżeli chcecie je kupić, to trzeba poszukać odpowiedniej dla Was bazy. Dlatego, że Etude House wciąż wpuszcza nowe kosmetyki, a ta linia ma już około 3 lat, więc na pewno będziecie musiały poszukać, czy ta baza wciąż jest dostępna. Natomiast bardzo polecany jest najnowszy primer Etude House, który daje taki efekt blur. Tutaj gdzieś na dole dam Wam jego nazwę, żebyście mogły go sobie wyszukać, ponieważ on także należy do jednych w ogóle z teraz ulubionych azjatyckich kosmetyków. Ale gdybym miała porównywać te dwie bazy, to ta baza po prostu ma troszeczkę inne odbicie światła, ona jest bardziej różowa, a ta jest bardziej fioletowa. Natomiast obydwie niezwykle lubię. Ta daje rzeczywiście takie wykończenie, takiego bardzo mokrego glow. Także jeśli lubicie taki efekt na skórze, to w ogóle bazy Nymph Aura bardzo mocno Wam polecam. I kolejną marką, która produkuje świetne, tanie kosmetyki koreańskie, jest marka DSM, o której już Wam mówiłam wcześniej kilka razy.
I tutaj pojawi się też kilka kosmetyków z tej marki. I trzymam właśnie w ręku bazę, którą też bardzo lubię. Nazywa się ona Simul Aura Base. Jak widzicie, Koreanki bardzo lubią tego typu kosmetyki, które dają taki efekt właśnie takiej jakby świetlistej aury na skórze. I ponieważ kupowałam tą bazę latem w zeszłym roku, kupiłam sobie odcień brzoskwiniowy, taki, który będzie dawał taką naturalną, zdrową, delikatną skórę, tak jakby lekko opaloną. Ona po prostu ma, ta baza, złote opiłki w przeciwieństwie do tych baz, które Wam przed chwilką pokazywałam. Kolejnym kosmetykiem bazowym, i Ty już go znacie, ponieważ pokazywałam go w kremach BB, jest moja ulubiona baza Lioele Dolish Vita Veil BB. To jest baza w kolorze fioletowym. Cały czas staram się zniwelować swój bardzo żółty odcień skóry i sprawić, żeby ona wyglądała po prostu na bardziej wypoczętą, dlatego bardzo chętnie kupuję bazy, które mają właśnie fioletowy pigment. I ta baza rzeczywiście jest fioletowa. I kiedy rozcieracie ją na skórze, pękają pęcherzyki kolorystyczne. I dzięki temu ta baza dopasowuje się do karnacji, natomiast daje bardzo ładne odbicie światła. Dlatego, że niweluje wszystkie żółte tony, co widać pewnie na moich rękach. I jak wiecie, jest to jeden z moich ukochanych kosmetyków azjatyckich. Jest to jeden z kremów BB, który naprawdę uwielbiam i wciąż do niego wracam, mimo tego, że wychodzi cały czas wiele nowych. I daje on też takie bardzo fajne, półmatowe wykończenie. Jeżeli będziecie zainteresowane filmem o kremach BB, który zrobiłam wcześniej, to zapraszam Was do linku na dole albo tutaj gdzieś umieszczę link do tego filmu. A z takich baz, które dobrze bardzo utrzymują makijaż i po prostu są bazami na przykład na pory, bazami matującymi, tu znowu najbardziej lubię bazy z marki Apie. I te bazy w ogóle były bardzo wysoko oceniane przez Koreanki, dlatego że zrobiono taki test, gdzie były zakryte nazwy kosmetyków i testowały one kosmetyki, na przykład porównywały te bazy do bazy Benefit. I ta baza wygrała jako baza lepsza, dająca lepszy efekt na skórze. To jest taka typowa baza właśnie do ukrywania wielkości porów, lekko matująca, ona kompletnie skóry nie wysusza. Ma ona dosyć gęstą konsystencję i naprawdę przepięknie utrzymuje właśnie makijaż w strefie T. To jest jedna z moich ukochanych baz koreańskich. I też Apie jest marką niezwykle tanią, dlatego że bazy marki Apie kosztują około 20-30 zł. Także macie tutaj różne rodzaje. Są też wersje nawilżające, wersje rozświetlające, ale ja właśnie najbardziej lubię tą bazę na pory. No i teraz oczywiście warto przejść do kremów BB. Film o kremach BB zrobiłam już wcześniej. Nagrałam dla Was wszystkie moje ulubione kremy BB. Wprawdzie tam jest bardzo niedobry dźwięk, za co Was przepraszam, ale jeżeli chciałybyście obejrzeć ten film, to puszczę właśnie gdzieś link na dole pod filmem albo tutaj gdzieś na górze. I tam dokładnie mówię o wszystkich swoich ulubionych kremach BB. Dzisiaj przyniosłam tutaj tylko część, żeby pokazać Wam te, których używam najczęściej i które najbardziej lubię, wspomnę o nich, a potem możecie wrócić sobie do tamtego filmu. I takim pierwszym kremem BB, o którym nie mogę nie wspomnieć w tym filmie, jest oczywiście krem Klairs. I tak jak wiecie, marka Klairs weszła już do Polski. Jest ona dostępna w Contigo. I wersję tego kremu możecie kupić jedynie w formie cushion, także nie dostaniecie tej wersji w tubce. Nie wiem, dlaczego ona do Polski nie została sprowadzona, ale ponieważ Contigo sprowadza cały czas nowe kosmetyki, może ta wersja również wkrótce się też pojawi. Bardzo bym chciała, dlatego że jest to jeden z najlepszych kremów BB, jakie używałam. Ma on niesamowicie nawilżające i wygładzające działanie. Oprócz tego jego kolor jest całkowicie beżowy i w ogóle nie ciemnieje, nie zmienia się w ciągu dnia. Macie bardzo komfortowe uczucie na skórze i naprawdę cały dzień wygląda się z nim świetnie. Oprócz tego marka Klairs jest marką naturalną. Jest tu bardzo wysoki filtr, bo tu jest SPF 40 PA++. Jest tutaj ochrona przeciwzmarszczkowa. Jest też specjalny taki czynnik, który powoduje, że skóra się nie przetłuszcza i nie ma tłustego wykończenia ten krem. Także on się też będzie nadawał do skór mieszanych i do skór lekko tłustych. Nie wiem, jak to jest w przypadku skór bardzo tłustych albo bardzo oleistych, ale ten krem na pewno świetnie się Wam sprawdzi, jeśli macie skórę mieszaną albo lekko tłustą. Bardzo dobrze też kryje, bardzo ładnie ukrywa niedoskonałości. Także naprawdę mogę powiedzieć, że są to same plusy. Jedynym minusem jest to, że jest tylko jeden kolor. Kolor jasny, taki jak moja skóra, czyli to będzie około NC20. Jeśli macie skórę ciemniejszą, niestety ten krem będzie dla Was za jasny.
Kolejnym kremem BB, o którym mówiłam, że bardzo go lubię i też wciąż go używam, jest to mój ulubiony krem na lato. Jest krem BB z marki znowu Lioeli i jest to krem, który się nazywa Water Drop BB. Dlatego się tak nazywa, ponieważ po rozcieraniu tego kremu na twarzy wyraźnie widać małe kropelki wody, które tworzą się na powierzchni skóry i bardzo daje to przyjemne uczucie nawilżenia i odżywienia skóry. Jest on też niezwykle lekki, bardzo przyjemny w noszeniu, dlatego że nie daje on w ogóle uczucia tłustości. Będzie świetny właśnie dla skór szczególnie mieszanych i dla skór tłustych. Jest to taki typowy krem stworzony na lato przez markę Lioeli dla właśnie mieszkanek, podejrzewam, Azji, czyli tam, gdzie jest bardzo wilgotno latem, więc on się latem genialnie sprawdza, dlatego że skóra się po nim w ogóle nie przetłuszcza, bardzo długo utrzymuje jakby taki ładny, zdrowy mat, bo on nie daje takiego matu, jak myślicie, że to nie jest matowe wykończenie. To jest wykończenie naturalne, bardzo świetliste, natomiast w ogóle nie czuć tłustości. Także świetny krem BB właśnie dla osób, które nie chcą mieć dużego obciążenia na skórze, które lubią mieć bardzo lekkie wykończenie. To ten krem naprawdę sprawdzi się Wam świetnie. Tylko tu znowu jest tylko jeden kolor. Z kolei 2 tony ciemniejszy niż moja skóra, więc będzie to około odcień NC25. Ale on się bardzo ładnie dopasowuje, ja się dzisiaj nim malowałam, więc wygląda też niesamowicie naturalnie. I kolejne moje ulubione kremy BB należą do marki Misha. O tych kremach też już mówiłam bardzo dłużej, to może nie będę się powtarzać. Jeden z nich jest to krem z linii Signature, czyli takiej linii już o właściwościach przeciwzmarszczkowych. Ta linia świetnie skórę rozświetla, świetnie ją wygładza, ma silną też ochronę przeciwzmarszczkową i rozjaśniającą na przykład przebarwienia. I tu będziecie miały filtr SPF 25 PA+++. I najbardziej słynny krem BB Misha, który w dalszym ciągu chyba jest najbardziej słynnym kremem BB w ogóle, ja tu trzymam akurat w ręku jego miniaturę, to jest krem Perfect Cover. I naprawdę dostaniecie tutaj chyba 6 albo już 7 kolorów, dlatego że marka Misha rozszerzyła swoją kolorystykę. Będą te odcienie również opalone, więc jak macie opaloną skórę, to z łatwością dobierzecie swój kolor. Z dobrych informacji, te oba kremy dostaniecie również już w Contigo. Można normalnie pójść i wybrać sobie ulubiony odcień. Jest też trzecia wersja, o której wspominałam, taka w złotej tubce. Bardzo fajna wersja do skór dojrzałych. Wersja przeciwzmarszczkowa z takim właśnie ślimakiem w środku. Dlatego, że tamten krem BB dodatkowo ma jeszcze serum w środku. Więc jeśli potrzebujecie też kremu, który działa bardzo odżywczo i przeciwzmarszczkowo, to jeszcze w Contigo macie trzecią wersję kremu BB Misha. I kolejny krem BB, o którym też już mówiłam wcześniej, jest to krem Herborian i akurat mam tutaj wersję CC Cream. Jest to wersja rozświetlająca, tak zwana wersja HD. Natomiast wiem, że jakbym drugi raz kupowała te kremy, nie kupiłabym tej wersji, ale kupiłabym sobie wersję z żeńszeniem. Dlatego, że tamta wersja ma dużo ładniejszy kolor, myślę. Tutaj niestety kolor jest tylko jeden i jest on dosyć pomarańczowy. Więc jeśli potrzebujecie koloru na lato, to znowu Herborian sprawdzi się świetnie. A jeśli potrzebujecie koloru na co dzień i macie tak jasną skórę jak ja, to niestety ten krem już jest za ciemny. Natomiast strasznie lubię te kremy, bo one dają niesamowicie komfortowe uczucie na skórze. Przepięknie na niej wyglądają. Są bardzo świetliste też w wykończeniu. Bardzo dobrze skórę chronią. Naprawdę jest to takie uczucie, jakbyście miały taki gęsty krem nawilżający na skórze, więc bardzo fajne ogólnie kosmetyki. W ogóle bardzo lubię Herborian, to już pewnie wiecie. I tak jak mówiłam, marki kosmetyczne z Korei czasami produkują kosmetyki, które są takimi odpowiednikami kosmetyków zachodnich. I jeśli lubicie Hybeam z Benefita, to na pewno przypomina Wam właśnie Hybeam. Jest to Highlighter Beam. Podobnie się nazywa, wygląda prawie identycznie. I co też jest fajne, daje identyczne wykończenie na skórze. I to jest highlighter z marki The Face Shop. Ma on dokładnie taki sam kolor jak Benefit. Ma taki sam dozownik z małym pędzelkiem. I po roztarciu macie właśnie taki bardzo ładny, naturalny połysk. Taki bardzo jasny, więc on będzie świetny właśnie do skór jasnych. Także jeżeli szukacie zamiennika dla rozświetlacza Benefit, to The Face Shop produkuje jego dokładną wersję.
Oczywiście, jeśli jestem przy kosmetykach azjatyckich, nie mogłabym nie powiedzieć o moim ukochanym podkładzie, o którym też już mówiłam, więc puszczę tutaj Wam link. Jest to podkład marki Kojendo, podkład japoński, który jest po prostu moim złotym gralem i myślę, że nic więcej o nim nie będę mówić. Zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu. Ale naprawdę, jeśli miałabym polecać komuś jeden podkład, który daje przepiękne wykończenie na skórze, który jest niezwykle lekki i też jest skórze przyjazny, ponieważ są to kosmetyki naturalne, bardzo dobrze przebadane i też kosmetyki mineralne, to właśnie byłby podkład Kojendo. Także serdecznie Was zachęcam do obejrzenia mojego filmu na temat moich ulubionych podkładów. I teraz szybko przejdę do korektorów. I tutaj mam też moje ulubione korektory w formie pasty. Jednym z nich jest super szalenie popularny korektor marki Skin Food, Salomon Concealer, dlatego że on ma właśnie taki dokładnie odcień. Jest to korektor polecany głównie na cienie pod oczami, na bardzo głębokie zasinienia, ponieważ zawiera on olej z łososia. Jest to korektor niesamowicie też nawilżający, może powinnam powiedzieć, że zawiera oleje omega. Jest on niezwykle nawilżający, odżywczy i przepięknie rozświetla skórę pod oczami. I tu znowu jest to taka kopia korektorów past marki Benefit, które na pewno znacie też z Sephory. Bardzo ten korektor Wam polecam. Ja go wcześniej nie pokazywałam w moich ulubionych korektorach, ponieważ o nim zwyczajnie zapomniałam. Ale jeżeli szukacie korektora właśnie łososiowego pod oczy, na sińce, dodatkowo macie na przykład skórę bardzo wysuszoną pod oczami, to ten korektor gwarantuje Wam, zakryje Wam wszystko dokładnie to, czego potrzebujecie. I oprócz tego marka Skin Food również jest marką bardzo tanią. I myślę, że dlatego właśnie ten korektor cieszy się tak olbrzymią popularnością. Starcza na wieki. Kolejnym korektorem, o którym też już mówiłam, jest korektor marki Misha. Korektor z linii Signature, właśnie też w postaci takiej bardzo gęstej pasty. I on jest polecany również właśnie na cienie pod oczami i na zmiany na skórze. Rewelacyjny korektor. On jest może trochę droższy, ale naprawdę warto go kupić. Dostaniecie go też na misha.pl, widziałam, że on tam jest. Więc jeżeli szukacie korektora pod oczy, korektora na miejscowe przebarwienia, który doskonale kryje, nie jest tłusty, nie przemieszcza się na skórze, to bardzo właśnie polecam Wam korektor marki Misha. A moim trzecim ulubionym korektorem jest korektor marki znowu DSM, która produkuje podobnież najlepsze korektory, najchętniej kupowane. Są te korektory właśnie w różnej formie, tu akurat trzymam tip concealer, czy jest to korektor w formie takiego bardzo lekkiego fluidu, ale są też korektory w postaci past, korektory w postaci takich jak podkłady, czyli takich fluidów zamkniętych w tubce. Możecie wybierać, DSM produkuje naprawdę najlepsze korektory. Są tak dobre jak korektory z wysokich półek. Jeśli miałabym do czegoś te korektory porównywać, to naprawdę są rewelacyjne i przypominają mi trochę korektory MAC, ale mają bardziej miękką, nawilżającą konsystencję. Więc tip concealer stosuję głównie właśnie na jakieś wypryski, przebarwienia na skórze, rewelacyjnie kryje i w ogóle nie wysusza. No i może, żeby skończyć temat już przygotowywania skóry, oczywiście mam jeszcze pudry sypkie. I takim najbardziej znanym pudrem chyba na świecie jest puder Innisfree No Sebum Powder. Jeśli go nie znacie, to koniecznie kupcie chociaż jedno opakowanie, ponieważ jeżeli chcecie mieć zastępstwo dla najsłynniejszego pudru Make Up For Ever, pudru HD, to jest to właśnie puder Innisfree. On ma dokładnie takie samo wykończenie i jest tak samo miałki, jest tak zmielony, że jest na skórze kompletnie niewidoczny. Doskonały puder właśnie do matowienia skóry. Doskonały również jako baza pod cienie do powiek, doskonały do wykańczania makijażu, doskonały do poprawek w ciągu dnia i kosztuje też około 30 zł. Jest to naprawdę super tani produkt. Teraz marka Innisfree wypuściła jego nową wersję Blair. Jest ona w takim beżowym opakowaniu i bardzo bym chciała też ją stestować, więc myślę, że wkrótce ten puder zamówię. Natomiast puder właśnie No Sebum Powder jest jednym z moich ukochanych kosmetyków. Nie tylko właśnie dla mnie, ale też właśnie na sesje zdjęciowe. Rewelacyjny produkt. I też mam tutaj jeszcze wersję tego pudru z Holika Holika, ponieważ marki kosmetyczne koreańskie mają bardzo dużo odpowiedników właśnie dla skór tłustych, tych samych produktów, więc możecie wybrać sobie na przykład jeszcze Cotton Powder, ale tych pudrów jest bardzo, bardzo dużo. Ten puder też bardzo lubiłam, natomiast uważam, że No Sebum jest najlepszy z tych wszystkich pudrów, więc jeżeli nie chcecie szukać, to Innisfree jest najlepszym wyborem.
I wbrew pozorom, Koreanki, mimo tego, że mają tak piękne, jasne skóry, one również lubią bardzo konturowanie. I ja uwielbiam produkty do konturowania koreańskie, ponieważ one mają doskonałe kolory. Nigdy nie są przesadzone, nigdy nie są za ciemne. Zawsze są bardzo dobrze wyważone i świetnie się w skórę wtapiają. I tu akurat trzymam moje dwa ulubione ostatnio. Są oba z marki Misha. I jeden z nich to jest Soft Blending Stick Blusher w kolorze Pecan z marki Misha właśnie, z takim pędzelkiem jeszcze do blendowania na końcu, żeby było Wam wygodniej. I widziałyście, że często używam go w tutorialach, ponieważ naprawdę bardzo go lubię. On daje taki właśnie subtelny, ładny efekt. Jeżeli boicie się konturować twarz, to na pewno właśnie ten kolor się dla Was idealnie sprawdzi. On też bardzo miękko się rozprowadza i bardzo ładnie jakby stapia się ze skórą. Ja go dzisiaj używałam. Jest to bardzo subtelny efekt. I jest to taka właśnie forma kremu. W ogóle z tej serii dostaniecie też świetne róże w kremie, więc jeśli chcecie kupić sobie róż albo rozświetlacz, to właśnie cała ta seria Soft Blending Stick Blushers, ona jest bardzo dobra. I wcześniej była też taka seria, która nazywała się Sheer Fluid. Ja nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, ale to jest już właśnie taki bronzer, który jest jakby i bronzer, i produkt do konturowania w jednym, w formie właśnie takiego lekkiego fluidu. To są bardzo małe kosmetyki, idealne, żeby zabrać je w podróż. Bardzo łatwo się nimi konturuje. I ten kolor jest troszeczkę ciemniejszy. I teraz może naturalnie przejdę oczywiście do róży. I moje ulubione róże produkuje marka Etude House. Tu akurat trzymam taki róż, który kupiłam, ponieważ wszystkie Koreanki mówiły, że jest on niezwykle podobny do koralisty Benefit. No, powiedzmy sobie, że jak go kupiłam, zobaczyłam, że jest on troszeczkę podobny. Jest to bardzo delikatna formuła, bardzo ładnie zmielony róż. Ale tak jak mówiłam Wam wcześniej, wszystkie koreańskie kosmetyki są niezwykle subtelne. Gdyby porównywać je na przykład do kosmetyków amerykańskich, to one są jakby w jednej trzeciej mniej jakby nasycone kolorem. Więc Koreanki w ogóle bardzo lubią takie kosmetyki, które dają tylko na przykład glow i odrobinę koloru. Ja dzisiaj malowałam się tym różem, może będzie to trochę widać. On jest niezwykle subtelny. I linia Dreaming Swan jest bardzo popularną linią w Korei. Tam jest kilka kolorów. Ja akurat właśnie mam tutaj tą wersję taką brzoskwiniową. Ale jeśli gdzieś dostaniecie właśnie tą serię, to bardzo Wam ją polecam. Różu jest niezwykle dużo, daje on bardzo ładny, taki naturalny efekt na skórze. W ogóle bardzo lubię róże Etude House. I przestałam je wprawdzie kupować, bo uważam, że i tak mam za dużo kosmetyków. Ta limitowanka z myszką Miki tak mi się podobała, że postanowiłam ją kupić. I tutaj, jak widzicie, jest to taki kolor zupełnie jakby niedostępny na rynku, myślę, europejskim. Tutaj te kolory są połączone właśnie w taką ładną główkę myszki Miki. I naprawdę jest to coś, uważam, niepowtarzalnego, bo takich kolorów na rynku europejskim po prostu nie dostaniemy. Dlatego kupiłam ten róż. I on daje taki bardzo subtelny, delikatny efekt na skórze. Tej zewnętrznej części można używać jako takiego pudru teraz rozpraszającego światło, więc też właśnie bardzo kosmetyki Etude House lubię. Natomiast cały czas wychodzi mnóstwo nowych linii, mnóstwo nowych róży. Ja po prostu już ich nie kupuję, ale jeżeli jesteście zainteresowane, to zawsze kupować warto kolekcje sezonowe, które wychodzą kilka razy w ciągu roku. I tu znowu trzymam kolejny kosmetyk Etude House. Jest to jeden z moich ulubionych rozświetlaczy. Nazywa się on Face Designing Brightener. Natomiast tych rozświetlaczy, z tego co wiem, już nie ma. Ten rozświetlacz był polecany za zastępstwo za Mary Luminizer. I ja dlatego go właśnie kupiłam. I dzisiaj mam go też na policzkach. No Mary Lou w porównaniu do tego rozświetlacza jest 3 razy bardziej intensywna. Natomiast tak jak widzicie, on daje bardzo ładny, subtelny, naturalny glow na skórze. I naprawdę bardzo przyjemnie się nim pracuje. Ja też używałam go na sesjach zdjęciowych. I teraz zmieniły się nazwy tych rozświetlaczy. One trochę inaczej się nazywają, natomiast Etude House wciąż je produkuje, bo one były wielkim sukcesem. Więc jeśli szukacie rozświetlacza, to też warto przyjrzeć się właśnie rozświetlaczom z Etude House. I teraz szybko przejdę do makijażu oka. Jest to najsłynniejszy koreański primer polecany przez wszystkie koreańskie blogerki. Jest to znowu marka Etude House i jest to Proof Ten A Primer. Bardzo znany produkt, bardzo łagodny, nie wysusza skóry powiek. Cienie się piszopięknie na nim utrzymują. Jest on w takim beżowym kolorze, natomiast na powiekach jest bezbarwny. Ja oczywiście go dzisiaj używałam i wiem, że jak go nałożę, to moje cienie na powiekach będą ze mną przez cały dzień, nic się nie przesuwa. Bardzo fajny produkt, również bardzo tani, dlatego że on kosztuje około 20 zł.
Jeśli chodzi o maskary, to najchętniej kupowałam maskarę Maggiolica Maggiorca, czyli to jest marka już japońska. I to są maskary Lash Expander. To są niesamowite tusze do rzęs, które stosowałam przez naprawdę kilka lat na sesjach zdjęciowych, bo one praktycznie nie mają szczoteczki, tylko właśnie mają grzebyki, dodatkowo z dużą ilością produktu do wydłużania rzęs. Jeżeli miałam jakąś sesję, gdzie musiałam mieć rzęsy pomalowane 1:1, gdzie musiały być one naprawdę idealnie pomalowane, to ten tusz do rzęs uważam za najlepszy. Dodatkowo te tusze, mimo tego, że one nie są wodoodporne, są całkowicie odporne na pot, wodę, więc można używać ich latem. Przepięknie rozczesują rzęsy, przepięknie je wydłużają. Tylko trzeba przyzwyczaić się do takiej właśnie bardzo dziwnej grzebyko-szczoteczki. Naprawdę ta marka produkuje jedno z najlepszych tuszy do rzęs, jakich w ogóle używałam. Kolejny tusz do rzęs znowu należy do marki Etude House i jest to Curl Fix. Bardzo popularny teraz tusz do rzęs wśród właśnie też blogerek azjatyckich. Jak oglądam jakieś blogi z Korei, to z reguły ten tusz zawsze jest wymieniany jako tusz, który najlepiej utrzymuje podkręcenie rzęs, doskonale je rozczesuje, doskonale je wydłuża. Ja sobie kupiłam akurat kolor ciemnobordowy. Dzisiaj mam go na rzęsach, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, mam nadzieję, że tak. Ponieważ uznałam, że czarnych tuszy mam tak dużo, że sprawdzę sobie właśnie ten tusz w takim kolorze. Jest to niesamowicie ciekawy produkt, dlatego że on ma, tak jak widziałyście, taką bardzo beczułkowatą szczoteczkę, która ma krótsze grzebyczki u góry i dłuższe na dole, więc można pomalować sobie bardzo łatwo dolne rzęsy, ale także bardzo łatwo można pomalować górne rzęsy. Jeżeli szukacie dobrego tuszu do rzęs, który ładnie się na rzęsach utrzymuje, jest niedrogi i również utrzymuje bardzo ładnie podkręcenie rzęs zalotką, to bardzo Wam ten tusz polecam. On oczywiście jest we wszystkich kolorach, jakie możecie sobie wyobrazić. Jest brązowy, jest czarny, jest granatowy, właśnie jest bordo. I co sezon wchodzą też nowe kolory. Nie wiem, czy w tym sezonie przypadkiem nie ma czerwonego tuszu. Zdecydowanie moje ulubione kredki i ołówki produkuje marka Holika Holika. I tutaj trzymam akurat taki bardzo słynny ołówek do brwi. Z jednej strony ma szczoteczkę do rozczesywania, świetną szczoteczkę, a z drugiej strony ma super cienki, idealnie rysujący włoski taki ołówek, który jest twardy i woskowy. I ten ołówek nazywa się Wonder Drawing. Jeżeli szukacie doskonałego ołówka do brwi, który jest produkowany również w wielu, wielu kolorach, to bardzo właśnie Wam ołówki Holika Holika polecam. A jeżeli szukacie doskonałych kredek wodoodpornych, o konsystencji żelowej, we wszystkich możliwych dostępnych odcieniach, ja akurat nie mogłam znaleźć żadnej z nich, znalazłam tylko jeden kolor i jest to kolor czarny z opiłkami srebrnymi, bo mam jeszcze granatową, mam zieloną, mam bordowo-czerwoną i oczywiście kupowałam namiętnie kredkę czarną, to również kredki Holika Holika mają według mnie najlepszą żelową formułę. I one są całkowicie trwałe, całkowicie wodoodporne. Kiedy namalujecie nimi kreskę, one się nigdzie nie przemieszczają. Przepiękne kolory, przepiękna formuła. Strasznie Wam te kredki polecam. Jak jestem przy makijażu oka, no to mam taką dużą słabość i są to właśnie te cienie do powiek. Są to cienie marki Aritaum. I zawsze ktoś mnie pyta, co kupić w Korei, to zawsze mówię, kup koniecznie cienie Aritaum, dlatego że to są najlepsze cienie w takiej formie z prasowanych pigmentów o niesamowicie intensywnym połysku. Kolorów jest mnóstwo. Można wybierać spośród ciepłych, zimnych. Tu akurat trzymam jeden z moich ukochanych kolorów. Jest to kolor numer 18. Taki bardzo ładny fiolet ze złotymi opiłkami, który prosto jest idealny na jesień. Kolejnym kolorem, który uwielbiam, jest kolor coś pomiędzy pomarańczem a brązem. Niesamowity, mieniący się kolor numer 5. I trzeci kolor, który mam tylko 3 albo 4 kolory, nie wiem, bo nie mogłam nic innego już dzisiaj znaleźć. Jest to kolor numer 4, taki bardzo ładny pomarańcz ze złotymi opiłkami. I tak jak mówię, są to w zasadzie sprasowane pigmenty. Także mienią się niesamowicie na oczach. Jeśli lubicie taki blink blink mieć na powiekach, to naprawdę jest to jedna z najlepszych formuł, jakie w ogóle stosowałam. Niesamowicie przypominają cienie Giorgio Armani, Eyes to Kill. Po prostu są prawie identyczne. Więc jeśli lubicie takie wykończenie, to serdecznie Wam te cienie również polecam. Można zamawiać w dowolnych ilościach. Też mają niezwykle niską cenę, kosztują około 30 zł. Natomiast w Korei są one dużo, dużo tańsze i też są promocje
dwa za jeden bardzo często, więc wtedy dziewczyny kupują tych cieni po prostu na tony, dlatego że kupujecie jeden, a drugi dostajecie w prezencie, więc można kupić sobie naprawdę 10 kolorów. W ogóle polecam Wam, obejrzeć sobie właśnie gamę kolorystyczną w internecie, ponieważ ona jest niesamowicie piękna i wciąż wychodzą nowe kolory, bo to jest totalny koreański bestseller. Oczywiście omawiałam już róże, ale zapomniałam, że przecież moja ulubiona marka Peripera ma też niesamowite róże właśnie z gąbeczkami. Ja je po prostu uwielbiam. Tutaj akurat sobie wyciągnęłam już gąbeczkę, bo uważam, że to takie jest dosyć niehigieniczne jest stosowanie. Niezwykle łatwo się rozprowadzają, dają bardzo ładny kolor na skórze, znowu bardzo subtelny. Naprawdę świetny kosmetyk, szczególnie na lato. Ja akurat mam dwa kolory, które ubóstwiam. Jest to kolor 04 Shaping i kolor 05 Lawenda. Takie naprawdę ładne odcienie, których też myślę, że nie dostaniecie jakby tutaj w Europie, jeśli chodzi o kosmetyki, ponieważ one są całkowicie wyjątkowe. Jeżeli lubicie takie niecodzienne kosmetyki, to róże Peripera, oprócz tego, że są przepiękne i przepięknie wyglądają, to również naprawdę są świetne jakościowo. Ale Peripera najbardziej słynie ze swoich tintów. I tak jak widziałyście w ulubieńcach moich miesiąca, pokazywałam Wam tint właśnie w odcieniu pomarańczowym, intensywnie pomarańczowym, który używam pod szminki. Ale też mam jeszcze dwa inne kolory. Mam taki intensywny róż neonowy, też to był kolor sezonowy. I mam też taki klasyczny, poziomkowo-truskawkowy odcień różowy, który też uwielbiam na policzkach na przykład. Ale cokolwiek byście nie kupiły z Peripery, jeśli chodzi o tinty, każdy na pewno niesamowicie się Wam sprawdzi. Rewelacyjne formuły, przepiękne opakowania. W ogóle Peripera jest moją ukochaną marką, jeśli chodzi o kosmetyki też do ust. Co pewnie wkrótce na kanale u mnie zobaczycie, bo znowu coś kupiłam. I wypuszczają oni niesamowicie dużo fantastycznych produktów do ust w fantastycznych opakowaniach o bardzo nowatorskich formułach. Tu na przykład mam coś, co się nazywa Ink. I jest to formuła, która całkowicie utrwala się na ustach. Są to przepiękne, intensywne kolory. Jest też dużo formuł właśnie, które są całkowicie wodoodporne. Tak jak widzicie, trochę tintu wystarczy, żeby pomalować sobie całe usta, pomalować policzek. Niesamowity jest, dlatego że ten tint, jako jeden z niewielu tintów, nawet po zmyciu makijażu wieczorem, kiedy się budzicie rano, on wciąż jest na ustach. Może nie w takiej intensywnej, nie w takim intensywnym kolorze, jak malowałyście się wieczorem, ale jest ten kolor na ustach, więc one są niesamowicie też trwałe. Więc to jest właśnie Paris Ink. Bardzo lubię też tą formułę, a są jeszcze inne, są wersje w kredkach, są wersje teraz w takich cushion, także możecie wybierać. Peripera jest naprawdę super marką. I znowu marka DSM, która produkuje większość moich ulubionych kosmetyków do makijażu, tym bardziej, że jest to marka naturalna. I mają oni niesamowicie przepiękne szminki do ust. Ja tu akurat trzymam wersję matową, bo ja uwielbiam szminki matowe, więc takie kupuję, ale są również wersje nawilżające tych szminek w takich sztyftach. I mają one niesamowicie intensywne, przepiękne kolory. Formuła jest tak niesamowicie gładka, tak niesamowicie przyjemna na ustach, że powiem Wam szczerze, że według mnie te szminki są 100 razy lepsze niż szminki MAKA. I ich cena, znowu tutaj za te szminki zapłacicie około 24 zł za sztukę. Co mogę powiedzieć? Po prostu kupujcie, jeżeli lubicie szminki matowe, szminki trwałe, które dają bardzo lekki efekt na usta, które nie pierzchną na usta, które lekko się nakładają. To myślę, że szminki z linii EcoSoul, te DSM, są naprawdę rewelacyjne. I jeżeli kochacie szminki, to naprawdę zakochacie się w nich, zakochacie się w tych kolorach, które też tam są, bo gamy kolorystyczne w ogóle w Korei, jeśli chodzi o kosmetyki do ust, są po prostu przepiękne. I kolejną marką, którą też na kanale już omawiałam, jest marka Heimish. I tu znowu są dwie moje ulubione szminki do ust. Podam Wam tutaj nazwę na dole, dlatego że cały czas nie pamiętam, jak one się nazywają, coś w rodzaju dalizm. Ale są to takie właśnie szminki, które mają na końcu gąbeczkę. I są również to wersja, jest to również wersja matowa w takiej grubej kredce. I ja je uwielbiam za to, że mają tak intensywne, niesamowite kolory, że naprawdę rzucają na kolana, bardzo przypominają mi kredki NARS i w wykończeniu, i w pigmentacji. Naprawdę są tak dobrej jakości i znowu cena to jest około 30 zł za sztukę.
Kupiłam sobie tylko dwa kolory. Kupiłam jaskrawo-pomarańczowy i jaskrawo-koralowo-pomarańczowy, bo takie kolory lubię najbardziej. I wiem, że będę latem na pewno z przyjemnością do nich wracać. Dzisiaj właśnie mam na ustach ten kolor właśnie bardziej pomarańczowy. I to były wszystkie kosmetyki koreańskie, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. No, jak widzicie, nie było ich wcale tak bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was w jakiś sposób do kupowania kosmetyków koreańskich. Praktycznie wszystkie kosmetyki kupicie przez eBay, ale również sklepy internetowe w Polsce oferują coraz większą gamę kosmetyków koreańskich do makijażu i do pielęgnacji. Na szczęście tak jest, że już można kupić je w Polsce, z czego ja się bardzo cieszę. Natomiast te takie marki jak Peripera właśnie albo Aritaum dostaniecie na eBayu i naprawdę nie ma się co bać, można je kupić, one na pewno do Was dojadą i na pewno będziecie się nimi cieszyć, tak jak ja się cieszę nimi od wielu lat. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że moje nowe tło Wam się podoba. Mam nadzieję, że również podoba Wam się światło w tym filmie, ponieważ dzisiaj dojechała do mnie nowa lampa, z czego się też niezwykle cieszę i widzę, że dużo łatwiej jest mi ustawić światło, więc będziecie mogły lepiej z tych filmów skorzystać. Zapraszam Was oczywiście do moich kolejnych filmów. Teraz może będzie trochę tak, będę więcej o kosmetykach opowiadać, ponieważ znowu zrobiłam zakupy, była przecena w Sephorze i w ogóle zrobiłam trochę zakupów, ponieważ część kosmetyków mi się skończyła. Więc następny film, jaki planuję, to będzie haul z moimi zakupami z ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że ten film też się Wam spodoba i serdecznie do niego też zapraszam. Jeżeli chodzi o kosmetyki, które pokazywałam dzisiaj Wam w tym filmie, tak jak mówiłam, część kosmetyków znajdziecie w filmie o kremach BB. A mój podkład Cogendo znajdziecie w filmie o podkładach, tam mówię o nim więcej, ponieważ myślę, że nie ma co dwa razy powtarzać tej samej treści, więc zapraszam Was do tamtego filmu. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, czekam na Wasze sugestie pod filmem. Być może jakieś kosmetyki znacie z kosmetyków koreańskich, które dzisiaj pokazywałam. Czekam na Wasze opinie o nich i zapraszam Was serdecznie na mój kanał ponownie.